Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading. Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book! And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Witam wszystkich w 27 odcinku podcastu Readers Initiative, podcastu o literaturze wszechtreści. Dzisiaj ze mną są goście, którzy są praktycznie już stałymi nagrywającymi w naszym podcaście. I może tak alfabetycznie, ostatnio mieliśmy w naszym podcaście Sebastiana z podcastu Bookbusters, który ostatnio troszeczkę ucichł, jeżeli chodzi o publikację nowych epizodów, ale cały czas się panowie obaj zbierają, Sebastian i obecnie się z nami Arkadiusz. Witam Arkadiuszu. Cześć, witam was. Arkadiusz, czyli druga połowa podcastu Bookbusters zaprzyjaźnionego. Tak jest. Dołączył do nas. Jest w tym momencie zawieszeniu podcast. Zawieszeniu, tak, ale no. Nadal aktywny, tak? Nie anulowany. Tak, cały ale... świat jest w zawieszeniu, tak. Także. Czekamy na nowy sezon, nie? W każdym razie. No jest ze mną Piotr. Piotr z podcastu Dyskusje o książkach, dawniej znanego jako książki mówione i również podcastu Historia Polski dla dzieci i według dzieci. Witam cię, Piotrze. Witaj. Tak, ostatnio właśnie w tej podcaście Dyskusje o książkach nagrywaliśmy audycję o książce poświęconej zarazom, nie? Tak, tam odsyłamy, jeszcze oczywiście tutaj też umieścimy linki. Omawialiśmy wtedy książkę taką no bardzo aktualną i myślę, że teraz bardzo dobrze się sprzedającą też książkę Jennifer Wright, Co nas nie zabije, czyli historię plag i zaraz. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze tamtego podcastu, to oczywiście odsyłamy i też odsyłamy w linkach na dole, które będziecie mogli sobie w łatwy sposób odnaleźć, kliknąć i posłuchać tego i innych podcastów, tutaj naszych zaprzyjaźnionych, nagrywających dzisiaj z nami Arkiem, Arka i Piotra audycji, w których też czasami się pojawiam. Jeszcze w Bookbusters chyba nie byłem nigdy, ale u Piotra jestem częstym gościem, tak na zasadzie takiej wymiany zawsze coś tam znajdziemy ciekawego do dyskusji, co pasuje bardziej do danego profilu podcastu. A dzisiaj spotkaliśmy się głównie po to, żeby omówić książkę, którą otrzymaliśmy od pani Kasi Młynarczyk z Wydawnictwa Otwartych. Bardzo dziękujemy za to. Dostaliśmy książkę przedpremierowo do recenzji, skandynawski bestseller, którym zachwycił się świat, jak głosi nagłówek. I tytuł tej książki jest Ewangelia według węgorza. Autorem jest Patrick Svensson. I jest to dość dziwna książka, o której sobie kilka słów powiemy. Ja czytałem, Piotr czytał, Arek tutaj dołączył do nas, żeby się dopytać o tę książkę, bo był zaintrygowany takimi naszymi wymianami zdań na temat tej książki, które dotyczyły na naszym czacie. No i troszeczkę sobie o niej opowiemy, każdy z innego troszeczkę punktu widzenia. Piotr, jako że bardzo mocno interesuje się filozofią i zgłębia właśnie różnego rodzaju prądy filozoficzne i jest też oczywiście wielkim pasjonatem historii, bardziej pod tym kątem, być może ja to znowu tak bardziej emocjonalnie, bo to taka książka trochę jest. To jest książka, która dzieli się na jako dwie części. Oczywiście te części są nie takie, że się zaczyna pierwsza część, w połowie nagle książki następuje druga część, tylko że są przeplatane rozdziały właśnie, które są niejako takimi lekko fabularyzowanymi wspomnieniami autora z jego dzieciństwa i jego relacji z ojcem. A druga część to jest no, historia, jak głosi tytuł, węgorza, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o węgorzu, czy nawet nie chcielibyśmy wiedzieć o węgorzach, a nawet nie domyślaliśmy się nigdy, że może być to tak fascynujące stworzenie. No i tutaj też takie właśnie autor nie tylko obraca się w kręgu historii, czy też biologii, czy też tego ekosystemu, w którym funkcjonuje węgorz, ale też bardziej w kierunku takich właśnie filozoficznych rejonów, porównując nasze życie, tak, naszą
wędrówkę przeżycie, do tego, jak się zachowują właśnie ryby, tak? I w ogóle też w takim szerszym ujęciu porównuje nasze miejsce właśnie w świecie do takiego ekosystemu szerszego, w którym funkcjonują inne stworzenia i to, jak to się przekłada właśnie na naszą rzeczywistość, w jaki sposób można rzutować właśnie te czasem instynktowne, prawda, zachowania, chociaż tego też w jednym z rozdziałów jest bardzo ładnie opisane, że tego do końca nie wiemy, tak, bo nikt z nas nigdy nie będzie w stanie sobie wyobrazić, jak to jest być węgorzem, czy jakimkolwiek innym stworzeniem, bo jesteśmy ludźmi, tak, mamy inną percepcję. Ale tutaj autor bardzo fajnie to próbuje nam rzutować i jest ta książka dość, powiedziałbym, nierówna. My raczej jesteśmy, tutaj już uprzedzimy fakty, my raczej jesteśmy zadowoleni z lektury tej książki, chociaż dostrzegam osobiście jakieś jej mankamenty, ale może najpierw oddam głos Piotrowi, bo on tam znalazł dużo fajnych rzeczy, właśnie związanych głównie z tą stroną filozoficzną, która tutaj jest chyba najmocniejszą, powiedziałbym, stroną tej książki. Tak. Znaczy, wiesz co, może jeszcze kilka słów na temat autora, bo autor urodził się w 72 roku, jest takim szwedzkim dziennikarzem i pisarzem i ta książka to jest jego debiut literacki, stosunkowo młody debiut, bo w 2019 napisał tą książkę, ale zrobiła ona tak duże wrażenie, że wykupiono prawa do przetłumaczenia jej na 33 inne języki, między innymi właśnie na polski. I tak więc teraz, rok później, w 2020, właśnie ukazała się ta książka po polsku. I tak jak ty powiedziałeś, tutaj mamy rozdziały w zasadzie przeplatane, bo jak się spojrzy na te rozdziały, to pierwszy rozdział jest poświęcony historii węgorza, potem drugi rozdział to mamy o tym, jak ojciec uczy syna łowienia węgorza, potem trzeci rozdział przychodzi do Arystotelesa, czwarty rozdział znowu wracamy do ojca i syna. I tak zauważyłem, że każdy parzysty rozdział to jest w zasadzie taka biografia autora, który wspomina swojego ojca, tego jak uczył go łowić te węgorze, czyli jest taka bardzo osobista ta część, te parzyste rozdziały, a te nieparzyste to jest w zasadzie historia szukania rozwiązania tajemnicy węgorza i mi się wydaje, że te rozdziały chyba wyjawiają tytuł, bo tytuł jest Ewangelia według węgorza i ja powiem, ja miałem problem trochę z tym tytułem, ja jestem osobą religijną i trochę mi przeszkadzało początkowo użycie tego słowa, ale muszę powiedzieć, że rozumiem użycie tego słowa, bo rzeczywiście autorowi w tych nieparzystych rozdziałach udało się powiązać węgorza praktycznie ze wszystkim, co ludzie robili, bo mamy tutaj myśli Arystotelesa, czyli podstawę współczesnej nauki badania zwierząt i rozpoczęcia tej zagadki węgorza. Później mamy Freuda, który szukał narządów rozrodczych u węgorza, a wiemy, że Freud jest znany ze swoich myśli, że on wszystko opierał na seksie, że wszystko jest oparte na, nie wiem, na syndromie Edypa i tam na innych rzeczach. I później na przykład jeszcze historia kłusownictwa nawiązuje na przykład do tego, do bogatych ludzi, którzy zabierali biednym prawa do łowienia na przykład węgorzy. Także ten węgorz się przeplata przez historię ludzkości. I w tym znaczeniu wydaje mi się, że tytuł jest bardzo fajny i oddaje te nieparzyste rozdziały. Oddają właśnie tytuł, że to jest Ewangelia według węgorza. Mhm. Właśnie to jest fajne w tej książce też, że jest to tak mały element naszej rzeczywistości, prawda? No nikt nie myśli o węgorzu codziennie, chyba że ma apetyt akurat na wędzonego węgorza. Jest bardzo, wiesz, wielkim fanem tego przysmaku. Natomiast tutaj w fajny sposób autor unaocznia nam to, jak wielki wpływ czasami miało to na ukształtowanie się pewnych kierunków, czy też nawet pewnych osobowości. Dla Freuda było to w pewnym okresie bardzo, bardzo ważne, tak? On się bardzo na tym skupił. I tutaj nie tylko mamy takich badaczy, którzy się zajmowali tylko i wyłącznie tą dziedziną, a tak jak na przykład właśnie Freud, dla którego to była jedna z gałęzi jego działalności, tak? Bo to było we wczesnej młodości jego,
która w jakiś sposób wpłynęła na niego, przynajmniej tak twierdzi autor i to w dość ciekawy sposób to udowadnia, że faktycznie miało tak coś takiego miejsce. Czy kilka innych faktów historycznych, nieznanych szerzej, a gdzieś tam zaginionych, prawda, w dziejach, tak, przykrytych przez inne, być może ważniejsze wydarzenia, a okazuje się też niezwykle istotne, jak chociażby ta historia pasażerów Mayflower, tak, statku, który przewiózł imigrantów właśnie z Anglii do Nowego Świata i było bardzo ciężko. Okazało się, że węgorz niejako uratował im życie wówczas pierwszym osadnikom. To też ciekawe elementy historii. I masa innych rzeczy, tak jak wspomniałeś na początku, jest jej filozofii, czyli tryb życia, tak, cykl życia właśnie węgorzy porównywany niejako do tego naszego cyklu życia w jakiś sposób i ta tajemnica spowijająca węgorza. To mi się bardzo podobało i pewnie też się ze mną zgodzi, że jest to bardzo fajnie tutaj przez autora dawkowane od samego początku, czyli dostajemy najpierw pewne zagadki, które są, krążą wokół tego właśnie funkcjonowania i cyklu życia rozrodczego i w ogóle całego cyklu życia i rozmnażania się węgorzy. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest aż tak skomplikowane, ta cała wędrówka do Morza Sargasowego, te przemiany właśnie węgorza. Ja się tak nie interesuję akurat tą dziedziną biologii, a tutaj to zostają pewne pytania, pewne zagadki postawione na samym początku, odsłonięte przed czytelnikiem i później stopniowo, umiejętnie jest nam to odsłaniane, tak? W jaki sposób badacze dochodzi, tutaj wspomniałeś właśnie o Freudzie, o tym problemie z odkryciem narządów, męskich narządów rozrodczych u węgorza. Są też na początku legendy, jakimi tłumaczono, prawda, sposób, w jaki się rozmnaża węgorz, czyli że jest obojnakiem, że gdzieś tam się małe węgorze rodzą w mule same z siebie, tak samoistnie, że ta ryba nie składa ikry, że nie była klasyfikowana pierwotnie jako ryba w ogóle, prawda? I te wszystkie tajemnice tutaj umiejętnie krok po kroku autor wyjaśnia, a drugi właśnie ten nurt tej historii jest taki bardzo nostalgiczny, tak? Jak wspomniałeś, autor to jest 72 rocznik, no niewiele starszy od nas, tak? I jest to coś, o czym nam w pewnym wieku, będąc już teraz w tym wieku, w którym my jesteśmy, też jakąś nutę porusza. Oczywiście ja nigdy nie chodziłem na ryby, ja nigdy nie byłem fanem wędkowania, ale jest ten stopień relacji, który jest tutaj pokazany, ojca z synem, no jest w jakiś sposób uniwersalny, tak? Są takie rozdziały, które opisują ojca też z innych stron, tak? To jak pracował ciężko na przykład, bo jego ojciec to był kład autostrady, był robotnikiem drogowym, tak? I to była ciężka, wykańczająca praca, ale w jakiś sposób, która hartowała go, która była też postawa właśnie ojca, tego ciężko pracującego, tak? Więc takiego posągowego, no to też była w jakimś stopniu postać, która ukształtowała tej autora i która miała wielki wpływ, tak? Oczywiście wszystko przez pryzmat tego chodzenia na ryby, łowienia węgorzy. Oczywiście też są rozdziały, powiedziałbym, dość drastyczne w tej takiej bardzo nostalgicznej historii, gdzie na przykład też opisuje się zabijanie węgorza, czy nawet też zabijanie innych zwierząt chociażby, tak? Tutaj takim rozdziałem dość kontrowersyjnym moim zdaniem jest ten moment, kiedy autor opisuje to, jak się pozbywali chorych kotów na przykład, tak? Starych już, nie? No jest to dość mocne tutaj w tym, ale wszystko przez pryzmat węgorza i w jakim stopniu czytać tę książkę jako i książkę historyczną i taki powiedzmy elaborat filozoficzny i też dzięki temu, że mamy na początku tajemnicę i krok po kroku dostajemy odsłaniane są elementy tej zagadki, to też w jakim stopniu jest to dla mnie książka, która nosi w sobie jakieś cechy, powiedziałbym, kryminału, bo poszczególnie tej postaci historyczne i naukowcy, badacze i też popularyzatorzy właśnie, popularyzatorzy węgorza, że tak powiem, jest taka jedna z autorka tutaj wspomniana, która pisała takie bajki właśnie o zwierzętach i w ten sposób próbowała przybliżyć nam historię węgorza. No, są jak tacy detektywi troszeczkę, tak? Których każdy odsłania jak pewien element układanki i na końcu otrzymujemy taką odpowiedź na większość pytań, chociaż nie na wszystkie, tak? Bo to nadal do końca nie wszystko wiadomo, nadal ta ryba skrywa pewne tajemnice. Dlatego jest to książka taka wielopoziomowa i też taki miks gatunków, który, co ciekawe, wyszedł autorowi bardzo dobrze. Aczkolwiek moim takim największym chyba zastrzeżeniem w stosunku do tej książki jest to, że czasami bywa zbyt taki dosłowny w sensie tego, co chce nam przekazać o historii. Ja nie wiem, czy to dlatego, że kieruje
na początku, tak, jego pierwotnym odbiorcą byli Skandynawowie, tak, czy Szwedzi, czy Norwezy, nie jestem pewien teraz, czy on jest ze Szwedem, czy Norwegiem. Szwedem. I Szwedem jest. I uważał, że pewne rzeczy, które przynajmniej dla mnie były oczywiste z historii, fakty, on musi wyjaśnić i poświęca moim zdaniem czasami zbyt wiele czasu, żeby wyjaśnić oczywistości, które nam są znane z historii. Nie wiem, czy też takie wrażenie odniosłeś. Tak w ogóle widać, bo tam w jednym rozdziale, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jest cała historia, ile słów zaczyna się od słowa al, czyli tam od tego słowa węgorz, i na przykład węgorz ze słowem chyba łapanie, to właśnie jest tam związane później z tymi wszystkimi rzeczami. Także sam źródło słów miał ogromny wpływ na historię języka, którym się autor posługuje, i to też był taki ciekawy wątek w tym. Zresztą powiem ci, wracając do tego, co poruszyłeś, czyli do kwestii tego ojca i syna. Ja nie chodziłem z moim tatą na ryby, ale ja chodziłem z moim dziadkiem. I powiem ci, kiedy czytałem te fragmenty o łowieniu węgorzy, później o zabijaniu ich, to mi przypominał się mój dziadek, który właśnie przynosił te węgorze, też mi dawał węgorza do ręki i mówił, żebym go przytrzymał. To jednak jest ryba. I powiem ci, że dla mnie ta książka... Tu nie pada to słowo w książce, ale jest taki sposób myślenia, który się nazywa teraz mindfulness, czyli takie bycie w danej chwili. Mi ta książka właśnie przypomina to. Czytając tą książkę, ona sprawiała, że ja byłem w tej chwili, kiedy przypominałem sobie na przykład to, co z dziadkiem robiłem, i to daje takie poczucie, wiesz, że ty łapiesz węgorza, zabijasz go, żeby go za chwilę usmażyć na patelni i zjesz, ale kiedy sobie pomyślisz, że w tym momencie dotykasz takiego cudu, że dotykasz ryby, która żyje 50, 80 albo 100 lat, która urodziła się gdzieś tam w Morzu Sargasowym, przypłynęła 3 lata, płynęła przez ocean, żeby dopłynąć do rzeki, potem popłynęła w górę rzeki i tam, nie wiem, mój dziadek ją złapał i teraz ja ją jem. I ty wiesz, w momencie, kiedy ty ją jesz, kiedy jesteś małym chłopcem, nie zastanawiasz się nad tymi wszystkimi rzeczami. A ta książka, nie wiem, pozwala zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tymi wszystkimi tajemnicami życia. Bo my czasami, wiesz, oglądamy telewizję, skupiamy się na różnych rzeczach i zapominamy o tych wszystkich małych cudach, które są, które po prostu mijamy je, nie zwracając na nie uwagi. I mi się wydaje, że ta książka właśnie może pomóc zatrzymać się przy chwilę nad tym cudem, jakim jest węgorz, i nie wiem, podumać może trochę na ten temat, nie? To jest moja największa zaleta w tej książce. Ja dotychczas siedzę cicho, tak sobie słucham o tej książce i nasunęła mi się na myśl taka książka czeskiego autora, Otto Paweł się nazywał, i książka miała tytuł Śmierć pięknych saren, jak spotkałem się z rybami. Nie wiem, czy czytaliście tą książkę. Nie. I to jest bardzo podobna książka w takiej warstwie, właśnie jak mówisz, nostalgicznej, ciepłej, bo w tej książce, o ile pamiętam dobrze, bo czytałem ją dosyć dawno temu, jest taki powrót do dzieciństwa. Autor opisuje właśnie swoją relację z ojcem, o tym, jak właśnie chodzi z nim na ryby, no całe swoje jakby życie, i też tam jest taka warstwa liryczna, filozoficzna, głęboka w tej książce. Nie pamiętam jej dokładnie, ale cały klimat o tym, jak opowiadacie, właśnie nasunął mi tą książkę tego czeskiego autora. Nawet chyba powstał film na podstawie tej książki. Ja teraz też nie pamiętam tego tytułu, ale to jest dosyć znany film znanego czeskiego reżysera. Nie wiem, nie znam teraz nazwisk. Po prostu tak sobie teraz przypomniałem i poszukam tego na pewno. Śmierć pięknych saren i jak spotkałem się z rybami. To jest Otto Paweł. Często Szczygieł, który jest wielkim czecholubem, wspominał właśnie, on nasunął mi tą książkę, jak słuchałem jego reportaży lub czytałem jego reportaży, i gdzieś właśnie wychwyciłem w jednym z jego reportaży tą książkę i od razu zasięgnąłem, i pamiętam, kilka lat temu ją przeczytałem. No i
czuję, że podobny klimat ma jak ta właśnie książka o Boże, o której prawdopodobnie. Mówić. Tyle, że tutaj, tak jak Rafał wspomniał, tutaj jeszcze jest ta tajemnica, bo Sarna jest dosyć dobrze poznana, a tego węgorza badał już Arystoteles i tak na dobrą sprawę my do końca jeszcze nie znamy wszystkich tajemnic, które skrywa węgorz. Wydaje mi się, że wiemy już bardzo, bardzo dużo, ale mimo wszystko jeszcze węgorz ma tam swoje rzeczy ukryte, nie? Czyli tak jak Rafał wspomniał, to taki trochę kryminał jest. Szukanie, kiedy to się zaczęło, kiedy to się kończy, nie? Tak, trochę wszystkiego. Tu jest właśnie powieść taka obyczajowa, nostalgiczna właśnie. Czasami lubimy takie książki sobie poczytać, nawet jeżeli jest coś takiego właśnie w tych książkach, że nawet jeżeli coś nie było częścią naszego dzieciństwa, tak, nie braliśmy udziału w takich właśnie rytuałach, bo tutaj można w zasadzie powiedzieć o tych wyprawach właśnie ojca z synem na ryby jako pewnego rodzaju rytuał, który zbliżał ich do siebie, to jest coś uniwersalnego właśnie w ukazywaniu takich relacji i mi się wydaje, że tutaj właśnie Svensson robi to bardzo dobrze, tak? Widać, że to jest bardzo osobiste dla niego przeżycie, tak? Mówienie o tym bardzo głębokie, bardzo osobiste i bardzo wzruszające. Ja tutaj wręcz czuję, że autor sam mocno przeżywał pisząc te rozdziały i tutaj to serce, jakie w to włożył, jest naprawdę widoczne, tak? W tej książce. No i to jest jeden aspekt książki, czyli wszyscy ci, którzy lubią takie nostalgiczne wycieczki w przeszłość, do krainy dzieciństwa, tego beztroskiego, tak, gdzie dorośli byli tymi osobami posągowymi, tak, herosami, to trochę tutaj tego wszystkiego w tym jest. No a drugi aspekt, tak wspomniałem, no kryminał pewnego rodzaju, oczywiście w takim cudzysłowie, czy nawet w nawiasie biorąc, bo to nie jest kryminał per se, ale faktycznie jest czytać to z takim zapałem, dlatego że chce się poznać, tak. Bo tak jak wspomniałeś na początku, mamy tutaj początki, mamy prapoczątki tej wiedzy o węgorzu, czyli mity jakieś kompletne i niestworzone na temat jego sposobu życia i skąd się wziął i skąd pochodzi, aż do czasów współczesnych. I wiemy, że rozpoczynając historię wstecz i dowiadując się wiedzy, jaką posiadali wtedy ludzie na ten temat, to na pewno z finałem tej książki dowiemy się więcej, tak, biorąc pod uwagę, że żyjemy w czasach już takich, gdzie naprawdę zgłębione są przestrzenie takie oceanów i lecimy w kosmos i badamy przestrzenie kosmiczne, że naprawdę nie da się wszystkiego ukryć już węgorzowi, chociaż robi to sprytnie. Ale no faktycznie dzięki temu właśnie odsłanianie i dokładanie przez autora tych kolejnych puzli sprawia, że się czyta z taką ciekawością i zapałem się i chętnie się wraca do tej książki. No i wydaje mi się, że mimo wszystko najmniej takim interesującym aspektem były właśnie te historyczne wątki, gdzie dużo rzeczy się już wiedziało o niektórych przypadkach, chociaż też jest dużo takich, o których się nie wiedziało. Ja na przykład nie wiedziałem, że węgorz uratował pasażerów Mayflower. Nie wiedziałem też właśnie tego całego rytuału. Bardzo fajny rozdział poświęcony jest mieszkańcom osad, wiosek w Europie, które praktycznie żyją i utrzymują się dzięki temu, że łowią węgorza, prawda? Że całe kultury powstały w zasadzie wokół tego. Na przykład Baskowie, tak? Nie? W krainie tak. Basków. I też fajne jest właśnie odniesienie do tego, jak współcześnie, tak? No bo wiadomo, że rządy światowe i też Unia Europejska nakłada pewnego rodzaju regulacje, które mają chronić właśnie stworzenia, które mogą być za jakiś czas zagrożone, czy też z innych przyczyn, z tobie tylko znanych przyczyn, pewnego rodzaju ograniczenia nakładają na rzeczy, które funkcjonują od wieków, prawda, w niektórych rejonach świata i to też nie za dobrze wygląda, prawda, też może zniszczyć pewnego rodzaju kulturę i tradycje. Także tutaj też dość kontrowersyjny tutaj rozdział. Właśnie on poruszył temat kusownictwa, bo w jednym rozdziale on opisuje, jak on z ojcem przeszli na ten drugi brzeg. Ja tutaj może zacytuję. Drugi brzeg był jak marzenie. Nie tylko dlatego, że wyglądał tak kusząco, ale także symbolizował wielką niesprawiedliwość. Chodzi o to, że oni w zasadzie tacy biedni z takiej robotniczej rodziny nie mieli prawa łowić na drugim brzegu, gdzie bogaci ludzie łowili sobie ryby i oni tam przepływając na tamtą stronę, łowiąc z tamtej strony, łamali prawo, byli kusownikami.
I to jest taka, zobacz, niesprawiedliwość, że bogaci ludzie, kiedy zwierząt jest mało, bogaci ludzie zaczynają decydować, że nie wolno jakiejś ryby łowić. Oni oczywiście mają swoje powody, bo na przykład tej ryby jest mało, na przykład jeżeli chodzi o ten na rybę, który łowili tam Baskowie, ale później on przechodzi do Basków, czyli to jest ten kraj w Hiszpanii, który co chwila się buntował, oni przecież bomby jeszcze niedawno podkładali. I tam też jest taka ciekawa rzecz, też może zacytuję jedną rzecz odnośnie krainy Basków. Wciąż wypływają swoimi oświetlonymi łodziami nad rzekę Orie i łowią małe szkliste węgorzyki niezależnie od tego, co mówią im naukowcy i politycy. I będą tak robić, aż umrze ostatni rybak lub węgorz. To też pokazuje, że Baskowie, oni niechętnie stosują się do różnych praw, które dawał im rząd hiszpański, w tej chwili Unia Europejska. I to znowu pokazuje, że ludzie, którzy żyją w takim dość biednym rejonie Hiszpanii, oni muszą się poddawać prawom ludzi, którzy często są bogatsi, może lepiej wykształceni i niechętnie to robią. I poza tym wątkiem Basków jest tutaj też wątek Irlandczyków. Irlandczycy kiedyś w swoim własnym kraju byli, zabrana została im ziemia przez Anglików, którzy zdobyli Irlandię. I tu znowu jest ciekawy wątek, bo okazuje się, że Anglicy zabrali też prawo połowu węgorzy. Także to mi się podoba, że autor opowiada jakby historię świata, ale właśnie z punktu widzenia węgorza, że jest historia podboju Anglików, podboju Irlandii, ale ta historia łączy się z węgorzem znowu. I tu znowu mamy tą niesprawiedliwość, że bogaci ludzie, którzy należeli do innego narodu, zabierali biedakom prawa do poławiania węgorzy. I mi tutaj się przypomniał Robin Hood. Przecież Robin Hood sprzeciwiał się właśnie temu prawu połowu zwierząt, bo szeryf z Nottingham stwierdził, że będą tylko bogaci ludzie mogą polować w lesie, a biedni chłopi nie mogą i są kłusownikami. I tu znowu mamy to kłusownictwo. I teraz, czytając tą książkę, takie pytanie mi się nasuwało. My na przykład na Facebooku widzisz na przykład posty, jak ludzie krytykują na przykład mieszkańców Afryki za to, że oni tam zabijają jakieś słonie czy nosorożce, że kłusownicy, którzy mordują te zwierzęta. Ale to my jesteśmy z tej pozycji tych bogatych ludzi i krytykujemy tych biedaków, którzy gdzieś tam mieszkają i no mają problem właśnie z wyżywieniem na przykład swojej rodziny. I czytając tą książkę, ja takie przemyślenia miałem i powiem ci, jestem bardzo wdzięczny autorowi właśnie za to, że czytając tą książkę, on sprawiał, że zacząłem się zastanawiać nad wieloma rzeczami i to jest też zaleta, wielka zaleta tej książki. No tak, nawet pod kątem historycznym, mimo że dużo oczywistości jest w tej książce, to jednak wplecenie w to historii właśnie węgorza sprawia, że jest to interesujące również, tak? Zresztą mówisz o tym właśnie stosunku właśnie feudałów do podległych im ludzi, bo to też sięga daleko, daleko wstecz, mówimy o czasach współczesnych, teraz o Unii Europejskiej i tak dalej, ale ta historia gdzieś tam się ciągnęła od wieków, tak? Wspomniałeś już o Robin Hoodzie zresztą też. No jest też cały fajny ten motyw gdzieś tam właśnie w Skandynawii czy w innych rejonach świata, gdzie właśnie podstawą właśnie tej ekonomii ludzi, no zwłaszcza najbiedniejszych, była niejako połów węgorzy. Też cały system wokół tego narósł, tak? System nagród, przydziału ziemi, prawda? Gdzieś tam się wpisało w ten cały system feudalny, to i stało się niejako też związane z prawem, które zaczęło obowiązywać i też niejako już zanikły pewnego rodzaju źródła tej tradycji, a jednak funkcjonowało to dalej, tak? Jako przydział pewnego rodzaju majątku dla tych, którzy się dobrze spisywali, prawda? Tam dzierżawcy u swojego pana. No i tak, i tak też to się niejako wpisało w prawo i cały, tak jak wspomniałeś, o tych słowach, które pochodzą od słowa węgorz w różnych językach, to całe też kategorie prawne zyskały od tego też pewnego rodzaju nazwy swoje, tak? Już pewnie ludzie mieszkający tam zapomnieli o tym, skąd to się wzięło, a to się okazuje, że to ma właśnie podstawy w tradycji odłowu właśnie węgorzy, czy na rybku węgorzy. To też ciekawe,
ciekawe rzeczy. No bardzo wszechstronna jest to książka. Ja przyznam szczerze, że jest taki nurt teraz w literaturze, dość popularny. Pewnie też zwróciliście uwagę na to, że bardzo często ukazują się takie książki typu Duchowe życie zwierząt, czy Sekretne życie drzew i masa innych w ogóle temu podobnych książek. Ja przyznam się, że nie czytałem nic z tego jeszcze. Wiem, że to jest bardzo popularne i też bardzo dobrzy są tam autorzy, dobrze oceniani, ale nigdy do tej pory nie sięgnąłem. I to akurat się tak złożyło, że właśnie tutaj otrzymaliśmy do recenzji książkę. No i to jest taki mój pierwszy kontakt z tego typu literaturą. Nie wiem, w jaki sposób, jak wypadają inne książki w zestawieniu z tą, ale jest to dobry moment chyba dla tego typu literatury, bo widzę, że jest to bardzo popularna rzecz. No, bardzo mi się to podobało. Jeżeli inne książki z tego nurtu są podobnie napisane, z podobnym właśnie stylem, odkrywające w podobny sposób tajemnice, te takie maleńkie tajemnice gdzieś tam funkcjonujące obok tego wielkiego świata, który wydaje nam się, że już jest praktycznie w całości poznany, już nie ma na białych plam na żadnej mapie, to jednak wciąż jest coś, co nas zachwycić może, co nas może zdziwić, tak? Dla mnie takich odkryć było cała masa, jeżeli chodzi o tę książkę. Od samej właśnie biologii węgorza, tego jego cyklu życia, prawda? Ale to zaskoczenie było, że niektóre ryby mogą żyć i do 100 lat. No to jest coś niesamowitego, prawda? Kto by pomyślał? W zasadzie nie wiadomo, jak długo one żyją. No nie wiadomo, no są różne domniemania, no ale są też przypuszczenia, że nawet do 100 lat mogą żyć węgorze. To jest też fascynujące. No i duża porcja wzruszeń też, tak? W tej warstwie nostalgicznej. Wiem, że karpie tak długo żyją też, nie? Także dla mnie zawsze ryby mi się zawsze kojarzyły z takimi stworzeniami, które żyją bardzo krótko. No, rok, może dwa, trzy, może lata. Nigdy nie spodziewałem się, że to jest aż kilka dekad, a już 100 lat to w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że może jakakolwiek ryba żyć. Więc to też było takie dodatkowe zaskoczenie. No nie wiem, Matku, czy masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tej książeczki? Parę rzeczy, które mi się jeszcze nasunęły. Już wiem, dlaczego mój mózg znalazł drogę od tej książki do tego czeskiego autora. Tu sobie trochę posiedziałem, wygooglowałem. Film na podstawie tej książki, którą on napisał, nosił tytuł Złote Węgorze, więc coś było na rzeczy i te węgorze jednak tam gdzieś mi z tyłu głowy siedziały, że ten autor mi się nasunął. To jest raz. Dwa, druga rzecz, ja łowiłem kiedyś węgorze, muszę wam się przyznać, z moim tatą też. Nie złowiłem żadnego, ani mój tata nie złowił tego dnia, bo łowiliśmy to jednego dnia. To był węgorze łowiliśmy w taki specyficzny sposób na tak zwane miotły. To była taka rozpleciona do najdrobniejszych nitek gruba lina, taka cumownicza, którą się wstawiało do wody i węgorz miał w to wpłynąć w jakiś sposób i wtedy siecią trzeba było podebrać tą linę razem jakby z tym węgorzem, który miał tam być, ale te nasze wszystkie miotły okazały się puste, jak wyciągnęliśmy to. Tyle pamiętam, także żadnego węgorza nie łowiłem, ale złowiłem, ale łowiłem. No potrzebna jest duża cierpliwości do łowienia węgorza. Poza tym skandynawscy pisarze zawsze kojarzą mi się, znaczy nie zawsze, kojarzą mi się po prostu z pisarzami takimi, którzy potrafią bestseller zrobić z każdego tematu. I nie wiem, czy to jest kwestia właśnie dobrego marketingu, czy to jest kwestia tego, że tak dobrze piszą, ale tu tematyka węgorza, pamiętam 2 czy 3 lata, może nawet dalej temu, była taka też książka, która była dosyć głośno omawiana, o rąbaniu drzewa, Porąb i spal. I ona też była bestsellerem, ta książka. Więc tak, Skandynawowie potrafią napisać o wszystkim i ta książka się sprzeda, także myślę, że o węgorzach tematyka, która wydawałoby się nie powinna zainteresować szerokiego czytelnika, a tu jednak, jak sami mówicie, są takie, to nie jest tylko o węgorzach, to jest po pierwsze, po drugie są rzeczy, no, na tyle ciekawe, że naprawdę każdy czytelnik chyba tam mógłby znaleźć coś dla siebie, tak? Tutaj wiesz, na mnie największe wrażenie zrobiły te odwołania do takich pytań. Ja może taki fragment jeszcze jeden przeczytam.
Gdy trzymam je w ręce, chodzi o węgorze, i próbowałem im zajrzeć w oczy, zbliżałem się do czegoś, co przekraczało granice znanego mi świata. Tajemnica węgorza staje się echem wszystkich pytań, które nosimy w sobie. Kim jestem? Skąd pochodzę? I dokąd zmierzam? Czyli autor wychodzi od takiej prostej ryby, którą złapał ze swoim ojcem, i przechodzi do największych pytań, które filozofowie zadali, na które w zasadzie nikt nie odpowiedział jeszcze dotychczas. I to na mnie największe wrażenie zrobiło w tej książce, że on potrafił od takiej zwykłej ryby przechodzić do tego typu problemu. Kiedy na przykład mówił o Arystotelesie, to tam wspomina o teorii samorództwa. No bo dzisiaj ludzie kojarzą samorództwo z teorią Darwina, ale samorództwo to była teoria, w którą ludzie wierzyli przez całe wieki. Dopiero Pasteur i inni biolodzy wykryli, że życie może pochodzić tylko od innego życia, i w zasadzie odrzucono tą teorię, dopóki potem nie przyszedł Darwin. Ale właśnie węgorz był jednym z dowodów, który Arystoteles podawał na to samorództwo, bo według niego on sam się rodził z niczego. Tak powstawał, po prostu w błocie wychodził, i no i w tamtych czasach wydawało się to racjonalne, bo rzeczywiście z obserwacji wynikało, że węgorz pojawia się. I zobacz, bo my wiemy, że to była nieprawda, ale to pokazuje, jak głęboko ludzie wtedy myśleli, ile czasu poświęcili na obserwacje. I mi się nasunęła jeszcze jedna myśl, bo tutaj jej nie ma w książce, ale zwróćcie uwagę na to. Nasza europejska kultura właśnie tym się wyróżnia. Ani Chińczycy, ani Aztecy, ani inni ludzie nie poświęcili czasu na odszukanie prawdy, na przykład skąd się bierze węgorz. Ta prawda, ta tajemnica przejawia się przez całą książkę, ale zobaczcie, to wyróżnia nas, Europejczyków. Przecież tam jest opisana historia tego człowieka, który dostał pieniądze i spędził 7 lat chyba tam, płynąc na tym statku i szukając tego miejsca, gdzie węgorze się rodzą. Kto by na przykład w kulturze chińskiej, czy w kulturze Azteków, czy innych, poświęcił czas na takie bzdury? Tam ci ludzie by pewnie powiedzieli, że to jest po prostu, po co to komu wiedzieć? A my, Europejczycy, no chcemy to wiedzieć, i mi się wydaje, że to jest ta nasza wyróżniająca rzecz, i to jest ta rzecz, która sprawiła, że nasza nauka europejska rozwinęła się, nie? Zadawanie takie, pytań. Takie przemyślenia miałem. Tak, tak. Zadawanie pytań i takie cierpliwe szukanie odpowiedzi na nie. Tak jak wspomniałem, no książka wydaje mi się, że mimo tego dość hermetycznie brzmiącego tytułu i takiego skupienia się właśnie na węgorzu, kogoś może to odrzucić, że to jest monografia poświęcona węgorzowi, ale biorąc pod uwagę, że są takie jakby trzy płaszczyzny, na której się tą historię opowiada, sprawiam, że to jest książka dla każdego. I dla mnie na przykład te wątki historyczne były ciekawe, naprawdę interesujące. To odkrywanie tajemnicy też było interesujące, natomiast sama ta warstwa nostalgiczna, takie te mikroopowieści, te rozdziały wplecione właśnie z życia ojca i syna, z relacji właśnie gdzieś tam, która się skupiała no nie tylko na łowieniu ryb, ale głównie... Jest taki fajny rozdział, który no jest taką samą opowiastką, taką przypowiastką, wręcz powiedziałbym, tyle, że miała miejsce naprawdę ta historia, w której ojciec mówi synowi, że ma przepłynąć nurt rzeki, prawda? Rzekę przepłynąć z jednego brzegu na drugi, tak? I dostanie wtedy za to nagrodę, chyba jakieś pieniądze na lodę czy coś takiego, tak? Tam było 10 koron. To 10 koron. W 8 rozdziale jest 10 koron za przepłynięcie w linii prostej. W linii prostej, tak. Nurt rzeki. Jak się musiał zmagać z prądem, jakie to było trudne, tak? Jaka była z tego lekcja dla niego wypłynęła? No oczywiście nie udało mu się pokonać tego prądu, ale ojciec nadal kazał mu próbować, tak? Płynąć w drugą stronę. No to syn znowu podjął tę próbę i znowu mu się nie udało płynąć w linii prostej. I fajna konkluzja na koniec tego jest, że ojciec był mimo tego dumny z niego, że podjął tę próbę, tak, że się nie poddał, ale tych 10 koron na samym końcu pisze, że i tak nie dostał. Tak. Więc to jest... Każdy rozdział ma w sobie coś takiego fajnego, jakaś taka fajna nauka i coś takiego chwytającego za serce, tak, w tym wszystkim jest. Więc moim zdaniem jest to książka dla każdego. Nie tylko dla miłośników programów czy książek przyrodniczych, nie tylko dla fanów historii,
i tajemnic, ale też dla takich osób, które chcą się po prostu zwyczajnie, czytając literaturę, wzruszyć. A powiedzcie mi, wy mieliście tą książkę w wersji na Kindle, my tak? otrzymaliśmy PDF. Otrzymaliśmy PDF, przy czym nie mogę w tej chwili powiedzieć, nie wiem po prostu. Szukałem tej informacji. Nie wiem, czy wydawnictwo otwarte, z którego pochodzi ten promocyjny e-book, wydaje również e-booki w sprzedaży. No, chciałem tak? się po prostu dowiedzieć o objętość. To jest 324 strony. PDF to ile? Czyli 324 strony i PDF jest generalnie 1:1, tak, przyniesieniem książki drukowanej. W przeciwieństwie do Kindle, gdzie to wiadomo, rozkłada się w lokacjach zupełnie inaczej. Formatuje, a tutaj faktycznie będzie to prawdopodobnie takiej średniej grubości książka. No nie jest to specjalnie obszerna pod względem ilości zawartej treści słów w niej, ale pod względem tego, co niesie w sobie ta treść, to jest jednak bardzo pojemna książka. Ona zawiera też ilustracje jakieś? Nie, ilustracji nie ma żadnych. Ilustracji nie ma, przynajmniej ja nie dotarłem do ilustracji. Nie wiem, czy w wersji może... Są takie eski jakby w kształcie węgorza tam. Tak, takie... Każdego... Nie wiem, czy pamiętasz, Arku, jak czytałeś może kiedyś Świat Dysku, czy ty, Piotrze, jak ten słoń, który dźwigał dysk, na tym były takie właśnie grafiki, które oddzielały rozdziały. No to w tym przypadku jest węgorz. Nie, generalnie pytałem się o zdjęcia, o ilustracje takie jakby obrazujące, czy autor wplatał po prostu jakby dokumentował pewne rzeczy ilustracjami. Ale mówicie, że nie, no to... Nie ma tego. Ja wysłałem wam link do wydawnictwa Otwarte, tam jest już ta książka i możecie okładkę tam sobie zobaczyć. Jest ojciec z synem w takiej łódce, a pod spodem widać takiego ogromnego węgorza, który płynie pod nimi. Bardzo ładna okładka. Taka okładka jest fajna, tak, bardzo pomysłowa. I widzę, że książka kosztuje 40 zł, nie? 39,90. 40 zł. No jutro, 24 lub 25 marca ma być jej premiera, także być może jest już w preorderze, a kiedy tego słuchacie, to już prawdopodobnie można ją nabyć na stronie wydawnictwa lub chyba to wydawnictwo odsyła do Empiku, jeżeli chodzi o zakupy książek. Przynajmniej tak stało się w moim przypadku, kiedy kliknąłem na linkę i przyniosło mnie od razu na stronę Empiku, kiedy kliknąłem kup książkę. Więc tak. A Empik sprzedaje e-booki, natomiast nie wiem, czy wydawnictwo udostępnia e-booki. Tej informacji nigdzie nie znalazłem. Tak, masz rację. Jest na stronie Empiku i jest data premiery 25 marca, czyli jutro. Przepraszam, za dwa dni. Dzisiaj jest 23. No cóż, myślę, wydaje, że reasumując, możemy powiedzieć, że książkę polecamy. Tak, troszeczkę w naszych dyskusjach jeszcze przed nagraniem sobie rozmawialiśmy. No, nie jest to książka wybitna w żadnym aspekcie. Na pewno są autorzy, którzy robili lepiej każdą z tych rzeczy, czyli lepsi historycy i lepsi badacze i też lepsi opowiadacze historii wzruszających, obyczajowych byli. Ale wydaje mi się, że w tym takim konglomeracie tych wszystkich trzech partii tej książki, tych wszystkich sfer, to robi to bardzo dobrze Patrick Svensson i możemy zdecydowanie polecić tę książkę wszystkim. Wszystkim dosłownie, nie tylko, tak jak wspomniałem, fanom przyrody, tajemnic, kryminału i powieści obyczajowej. Ja się zastanowię, bo jak będzie wersja na Kindle, to się zastanowię nad zakupem, bo no, wersja PDF to jednak nie jest dla mnie. Ja nie czytałem niczego w PDF-ie, nigdy jakoś nie wchodzi mi to. Wersja PDF nie jest przyjemna do czytania. Wiesz co, ja też do niedawna tak myślałem, ale teraz zacząłem, wiesz, na Kindle czytać PDF-y. Ja mam dwa modele Oasis, ten starszy i ten nowszy, i to się świetnie czyta na Kindle teraz PDF-y. One są, wiesz, te specyfikacja już tego sprzętu już umożliwia bezproblemowe i te książki się szybciej wczytują i też rozdzielczość ekranu na tych egzemplarzach Kindle jest dostatecznie dobra, że można bezproblemowo i nawet przy słabszym wzroku czytać i ładnie się skaluje ten tekst. Także polecam. Nie wiem, jak to wygląda na starszych modelach, czy na tych podstawowych modelach, ale te podstawowe modele też wydaje mi się, że już mają taką rozdzielczość, że bez problemu mogą PDF-a przeczytać. No ja mam Paperwhite chyba drugiej generacji. To bardzo długo odstręczało od zakupu e-booków, które są dostępne tylko i wyłącznie w formacie PDF, ale po kilku próbach, pierwsze chyba miałem takie z krótkim wprowadzeniem do fantastyki, taka seria jest krótkie wprowadzenia teraz różnych dziedzin
I faktycznie, no, tak mnie interesowała ta książka, że mówię, no dobrze, poświęcę się i wezmę, przeczytam to w PDF-ie. I okazało się, że fajnie to, kurczę, wygląda na ekranie Kindle'a. I od tej pory już mnie tak nie odbijam się od PDF-ów i w tym przypadku tak samo, też czytałem na Kindle. Ja myślę, że PDF jest dlatego, wiesz, że oni chyba na razie chyba nie będą wydawać tego w formie elektronicznej. No przynajmniej w Empiku jest tylko wersja w twardej okładce i w Empiku cena jest tańsza, jest 30 zł, nie 29,99. Tak więc prawdopodobnie, bo wiesz, PDF to jest przygotowanie do druku, to nie jest w zasadzie do czytania format. No się, książki jest... PDF, jeśli wychodziły tylko w formacie PDF, to zazwyczaj były to książki stricte jakieś naukowe lub popularno-naukowe, które zawierały jakieś ilustracje właśnie, które zawierały, jakoś miały tak dzielone strony, były jakoś dziwnie i ciężko byłoby w przetworzeniem na po prostu na inny format. Po prostu to były tak skany jeden do jednego. Kiedyś to była dobra wymówka dla wydawnictwa, natomiast dzisiaj, tak jak wspomniałem, no, moc tych sprzętów, tych Kindli nawet, to jest taka, że spokojnie może obsłużyć i PDF-a, i też można w formacie Mobi wydać książkę, która też zawiera ilustracje, to też nie jest problemem żadnym dla czytnika, tak? Bo czytnik też ilustracje wyświetla. Tak jak wspomniałem, jest to nadal czarno-białe. Czytniki są najbardziej popularne, chociaż gdzieś tam się już pojawiają modele kolorowe, ale mimo wszystko, no, dobrze to się czyta. Ja nie mam problemu z tym i większość wydawnictw już nie ma problemu. Ale tak jak wspomniałeś, są jakieś wydawnictwa, które sobie tylko znanych przyczyn wydają książki jeszcze w PDF-ach tylko i wyłącznie. Ostatnio mnie zaskakuje to bardzo często, bo są książki, które chcę nabyć i są też w PDF-ie właśnie, które w zasadzie nic z tego, co mówiłeś, nie uzasadnia tego, że jest to książka tylko i wyłącznie w PDF-ie, tak? Jakieś, powiedzmy, zbiory wierszy czy coś w tym stylu, no. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może to jest też kwestia tego, że wydawnictwo nie ma czasu na to, albo też nie chce poświęcić dostatecznie dużej ilości pieniędzy, żeby w tę sferę wejść. To trochę dziwne jest, no bo dla mnie to jest i dla wielu osób jest to w tej chwili podstawowa forma kontaktu z literaturą. Tak. Dla mnie, tak podsumowując, ta książka skłania do przemyślenia i ona odsłoniła dla mnie tą tajemnicę węgorza, bo ja nie znałem historii rozmnażania się węgorzy. I... Ja nawet nie wiedziałem, że jakaś tajemnica jest wokół tak, tego, wiesz. Ja dokładnie to samo. I powiem, to było fascynujące. Ja specjalnie tutaj nie cytowałem nic i nie wyjaśniałem może, na czym polega ta tajemnica, bo mi się wydaje, że fajnie samemu to właśnie jest odkryć. Ta książka tak pomalutku odsłania tę tajemnicę i to chyba sprawiało, że chętnie czytałem dalej, bo byłem naprawdę ciekawy, bo i to jest właśnie fajna rzecz właśnie, że ty możesz na przykład widzieć jakiegoś motylka i sobie przejść obok niego tak sobie i w zasadzie nie zwrócić uwagi, ale może ten motylek, no nie wiem, tak jak na przykład w Ameryce są takie motyle, które przelatują z Kanady chyba do Meksyku, jeżeli dobrze pamiętam, też przelatują ogromne odległości, a ty możesz po prostu, wiesz, nie zwrócić uwagi na tak cudowną rzecz i wydaje mi się, że tu ta książka sprawi chyba, że człowiek będzie inaczej spojrzeć na naturę, że czasem, nie wiem, jakiś żuczek, jakaś rzecz, którą ty może zjadasz, że no warto się może nad nią zatrzymać i zastanowić, nie? I zastanowić się nie tylko może nad nią, ale także nad tajemnicami wszechświata, na przykład po co tutaj jesteśmy, czy samorództwo stworzyło wszystko, czy może jakoś inaczej, nie? To wszystkie te głębokie pytania tutaj są i jeszcze właśnie to, co ty mówiłeś, Rafale, jeszcze to taki powrót do swojej młodości, kiedy człowiek zaczyna myśleć o przeszłości, a może jeszcze jedna rzecz, może także o przyszłości, bo tu była ta relacja syna z ojcem, ale on się zastanawiał na przykład, czy jego ojciec na przykład miał takie same rozmowy z dziadkiem, czy to przeszło z pokolenia na pokolenie i później mówi o tych rybakach, którzy uczyli się od swoich pradziadków i w zasadzie ta wiedza była przekazywana tak dalej i ona będzie przekazywana też dalej tak długo, jak nie wiem, Unia Europejska na przykład nie zabroni Baskom łowienia tych malutkich rybek.
tutaj, które przy okazji warto wspomnieć, bo tam chyba cena była za bardzo malutki, za ten przysmak, te malutkie, niedorozwinięte węgorze w Krainie Basków, tam chyba za malutką porcję trzeba zapłacić 50 euro, jeżeli dobrze pamiętam. To też jest takie. Także ja polecam tą książkę i polecam ją czytać tak pomału. Mi się wydaje, że fajnie tak sobie dawkować, przeczytać sobie rozdział i się zastanowić głębiej nad jego treścią. To naprawdę daje taką fajną refleksję. Tak, zgadzam się i też się dołączam do rekomendacji. Też mi się bardzo fajnie tę książkę czytało. Także duże zaskoczenie, tak? No bo z reguły coś, co nam się tutaj proponuje, no to bierzemy za to, się czytamy i tak jakoś albo się nam podoba, albo nie. A to jest takie totalne zaskoczenie. Pierwszy raz biorąc książkę nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać i jestem mile zaskoczony. I bardzo się cieszę, że mogłem się z nią zapoznać. A w ogóle tak jeszcze mi się skojarzyło odnośnie tego samorództwa domniemanego węgorzy. Gdzieś tam w naszej tradycji i kulturze też był taki mit słowiański, że myszy się ze słomy rodzą, nie? Było coś takiego. Muchy z zepsutego mięsa? Tak. Muchy z zepsutego mięsa. Sapkowski chyba w tym bestiariuszu gdzieś tam. To chyba tak. Tak, w Wiedźminie chyba nawet to było. Tak, że myszy się ze słomy rodzą. Nie, no kiedyś w to wierzono dużo, nie? Dobrze, słuchajcie, bo teraz może o innych książkach byśmy krótko powiedzieli jeszcze, nie? To może Arek tutaj, który milczał, to może długo tego nie było w eterze, to może teraz nam powie, co tam u niego, jeżeli chodzi o literaturę. Może wam powiedzieć, że pomimo tego, że czasu niby wszyscy mamy teraz więcej, bo siedzimy w domu i... Nie, to jest mit. I w ogóle... No tak, ale właśnie. Jak ty myszy ze słomy, które się rodzą. Mi się zrobiło mniej czasu na czytanie, bo jednak siedząc w domu mam za dużo przeszkadzajek, jeżeli chodzi o czytanie. Trzeba się zająć dziećmi, trzeba im tutaj czas zorganizować, trzeba, ma się oczywiście jakiś Netflix, nie Netflix, filmy, internet, no i wszystko to przeszkadza w spokojnym czytaniu książek jednak. A jak pracowałem, bo teraz w tym momencie jestem bezrobotny, bo zdecydowałem się na nie ryzykować i siedzieć w domu. W tym momencie mam dużo wolnego czasu, dzisiaj w ogródku zapieprzałem, że tak powiem. Już po prostu trochę ruchu było mi potrzebne. No ale książki. Ostatnio skończyłem książkę bardzo ciekawą, a która wpadła mi, bo mi żona zarekomendowała książka pod tytułem Służące do wszystkiego Joanny Kuciel-Frydryszczak. To jest książka popularno-naukowa, można powiedzieć, historyczna, taka publicystyczna. To jest taki kompleksowy dokument obrazujący życie służących. Służących do wszystkiego, dokładnie do wszystkiego. Głównie chodzi tu o okres międzywojenny w Polsce, tak? No i obraz, powiem wam szczerze, szokujący, bo naprawdę dzieli nas niewiele lat, niecałe 100, no może koło setki, niech będzie te 100 lat, a cały po prostu podejście do kobiet, do tego, do innych ludzi, do poszanowania godności kogoś, no zmienił się strasznie. Mimo, że zdarzają się jakieś mobbingi, nie mobbingi, ale to, co było wtedy, taka praca służącej, o przepraszam, nie praca, służba, bo pracą to nie można było nazwać, no to była nic innego jak po prostu stosunek niewolnik i właściciel. No to inaczej to nie wyglądało. Ta różnica klas, która z tej książki wychodzi, ta różnica jakby, ta pogarda dla tej niższej klasy, to była straszna. Nawet u światłych jaśnie państwa było, bo to tak wyraźne, nawet u tych dobrych, to strasznie to straszny obraz się nam wyłania, a książka jest naprawdę bardzo, bardzo dokładna. Tu mamy to na przykładzie kilkunastu chyba takich życiorysów służących, wykopanych z różnych źródeł, ale też takie poboczne historie, historyjki gdzieś z gazet autorka wyciąga, jakieś z historii kryminalnych, z jakichś takich naprawdę
Nie wiem, musiałam naprawdę zrobić taki dosyć szeroki research, bo mamy historię służących właściwie od początku, od zasad jakby przyjmowania, od tego, jak to wyglądało, od tych wszystkich rajfurek, które jakby naganiały, no to się nazywały rajfurki, to dzisiaj się nam kojarzy to słowo z innym jakby rodzajem działalności, ale rajfurki po prostu łączyły służących z ich nowymi paniami i te zasady były dosyć jasne i każda służąca miała swoją książeczkę taką służby, gdzie pani mogła sobie wpisać co chciała, gdzie złe wpisy no praktycznie przekreślały jej całe życie, nie? Tylko wiesz, nie wiem czy ta książka wyjawia to, ale te służące robiły to z tego powodu, że życie na przykład na wsi kończyło się głodem, nie? No tak jest, przychodził tak jest, przednówek. Tak jest. Tak więc ci ludzie, którzy byli służącymi, oni szli do przodu. Życie służącego było o wiele lepsze niż życie, nie wiem, no na tak, wsi, gdzie się przymierało wiesz, głodem. Taka rodzina na wsi miała tam 15 dzieci i no to nie szło wszystkich wyżywić. I takie jakieś młode dziewczyny już, naprawdę już dzieci właściwie wyjeżdżały do miasta za pracą. Zatrudniały się na początku za tak zwane popychadełka, tak? To się nazywało popychadełka, gdzieś do kuchni, po prostu do przyuczenia takiego obowiązków. I to były naprawdę najniższa klasa. No kurczę, wiecie, z wejściem od kuchni, ze spaniem w jakimś pomieszczeniu bez okna, gdzieś, kurczę, za jakąś zasłonką w kuchni, na jakiejś pryczy, gdzieś podwieszone na jakiejś antresoli, bo po prostu oszczędzano oczywiście na miejscu dom mógł być nie wiadomo jak duży, a służący mieszkał w komórce dosłownie 2 metry na 2 metry i to musiało mu wystarczyć i jeśli miał tylko dla siebie taką małą komórkę, to mógł uważać się za szczęściarza. No i co jeszcze? Tam są obowiązki, jakie powinna służąca wykonywać, są historie różnych nadużyć, różnych takich sztuczek, które służące robiły, też nadużyć oczywiście właścicieli tych służących, no są mroczne tematy, czyli jakieś tam wykorzystywania seksualne, gwałty, nawet tych służących małoletnich, bo te dziewczyny, które zaczynały służbę, to były 15-14-latki w tym czasie. No i służąca właściwie wiązała całe swoje życie prywatne, musiała po prostu wykreślić. Albo głód, albo prywatne życie, nie? Albo a to jest życie tylko na terenie Polski, tak? Tak, to jest głównie na terenie Polski. No oczywiście tutaj zahacza jeszcze autorka o czasy zaborów jeszcze, czyli przed pierwszą wojną światową, jak to wyglądało, a kończy na początkowym PRL-u, lata 50., kiedy to jakby zaniknęła funkcja służącej, a pojawiła się jakby pomoc domowa, pracownica domowa, pomoc coś domowa, takiego. Tak. Gdzie pamiętamy już z komedii Barei też Marysię. Ale nie wiem, czy wiesz, tak, że to nie jest sprawa przyszłości, że tutaj w Anglii z krajów muzułmańskich ludzie sprowadzają sobie niewolnice, które kupują na przykład od matek, które nie są w stanie wyżywić swoich dzieci, kupują je i takie kobiety, które żyją w domach, nigdy nie wolno im wychodzić, mieszkają tutaj w Anglii, które są taką właśnie służbą niewolniczą, która no dalej jest, nie? Tylko mówię, ja tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz, że ty narzekasz tutaj na te komórki, w których ci ludzie mieszkali. Pamiętaj o tym, że ci ludzie w swoich domach na wsiach mieszkali w jeszcze gorszych warunkach. Tak więc im się życie poprawiało, kiedy oni szli na służbę. No tak, tylko tu też jeszcze kwestia wolności własnej zachodzi, tak? Taka służąca praktycznie nie miała praw. Taka służąca mogła zostać
prawnie wychłostana przez właściciela nawet w latach 20-30. Nie, nie, to prawda jest, wiesz. Tylko, no mówię, oni mieli wybór, oni mogli zawsze odejść tam, to nie było niewolnictwo, tyle że zmuszała ich sytuacja gospodarcza, po prostu była tak bieda, szczególnie w Polsce to była Galicja, tam ludzie przymierali z głodu i no... im się poprawiała sytuacja, nie? Kiedy oni szli do takich państwa. Zresztą to samo jest z fabrykami. Tam czytasz na przykład Ziemię Obiecaną, jak to ci robotnicy mieli źle. To prawda, tam było okropnie w tych fabrykach, ale na wsiach było jeszcze gorzej. Tak więc ci ludzie, oni podejmowali no dobrą decyzję dla siebie, oni poprawiali sobie swój stan, przenosząc się no w lepsze miejsce. No i też chyba nie było być łatwo dostać się do domu, prawda, jakiejś rodziny bogatej. Tak. To była często wiadomo, też kwestia przypadku, kwestia łutu szczęścia, że dostałeś się tam, a nie indziej, bo nie działało, w tamtym czasie nie było czegoś takiego też jak jakieś agencja pracy. Były malutkie jakieś agencyjki, tak jak mówię, agencyjki Rajfurek, czasami jakiś ktoś komuś polecał jakąś służącą, była jakaś dobra, ale to była rzadkość. Służące się wymieniało dosyć często, bo po prostu kobiety w tamtych czasach po prostu miały taki kaprys i nasza ta autorka dokładnie to wyjaśnia. Sama bycie kobietą w tamtych czasach było ciężkie, a bycie służącą to już potęgowało to jeszcze bardziej. Tej książki, nie czytałem tej książki, trudno mi się wypowiadać, ale mam takie wrażenie, że autorka wzięła same negatywne przykłady. Może tutaj z mojego wywodu wynikło, tam nie tylko negatywne, tam są też takie właśnie mikrohistorie wspaniałych postaci, wspaniałych służących, które miały dobre życie, które wstawiały się później, na przykład służąca Henryka Sienkiewicza, jest wspaniała historia o niej, jak to uratowała jego zbiory tam z jego willi tam w Odrzy. Dostał taką willę Henryk Sienkiewicz w darze od społeczeństwa polskiego za dokonania i w czasie wojny on wyjechał do Szwajcarii? Nie wiem, zapomniałem, ale w każdym razie uciekł, a jego zbiorami opiekowała się przez okres wojny służąca wierna i uratowała bardzo dużo właśnie zbiorów należących do Henryka Sienkiewicza i jest mnóstwo też przykładów służących, które związywały się bardzo mocno ze swoimi chlebodawcami i żyły z nimi aż do śmierci. Związek bardzo silny, ale zawsze podkreślany była ta różnica. Autorka też daje takie przykłady, gdzie służąca miała wiele lat, służyła 30 lat albo i więcej, była wiesz, piastunką dzieci, te dzieci potem wychowywała, właściwie te dzieci dorastały z nim, ale z nimi po prostu przy jednym stole nie jadła. Nie no, to jest związane, ale na przykład właśnie piastunki, ludzie w tamtych czasach często na przykład nie mieli kontaktu z matkami, mieli lepsze relacje, mieli z piastunką, podobnie nie mieli kontaktu z ojcami, nie było czegoś takiego jak współczesne rodzicielstwo, gdzie rodzice poświęcają czas dzieciom i na przykład wiesz, chłopcy mieli najwięcej uczyli się od jakiegoś tam, nie wiem, najwyższego służącego, który, czy jakiegoś parobka, który od koni, który był swego rodzaju ojcem i takie związki często później przechodziły w przyjaźń, w zasadzie w swego rodzaju ojcowsko-synowską, którą później taka osoba na całe życie miała. No nie? Tak. Ale tutaj tytuł tej książki służący do wszystkiego jest dosyć dosłowny i taki rodzaj służących, czyli służący do wszystkiego zrodził się właśnie w Polsce międzywojennej, gdzie po prostu z racji oszczędnościowej nie stać było nawet ludzi na tych służących wykwalifikowanych, czyli osobno kucharkę,
jakąś pokojówkę, panią do czesania, do ubierania gorsetów i tak dalej. Po prostu zatrudniali jedną dziewczynę, która no, była 24 na dobę dostępna i ona była służącą do wszystkiego. Pani nigdy nie robiła zakupów, nigdy spożywczych, bo po rękawiczki sobie oczywiście wyszła, ale nigdy nie robiła zakupów spożywczych. Jakie zaufanie ty musisz mieć do osoby, której powierzasz swoje pieniądze, robienie zakupów? To jest zaufanie, które się musi budzić i ty nie dasz pierwszej osobie z ulicy, która przyszła i którą, nie wiem, będziesz wykorzystywać seksualnie, nie dasz później pieniędzy. Poza tym musisz pamiętać, że jeżeli ty weźmiesz sobie służącą i będziesz ją źle traktował, a ona mieszka w swoim domu, ona ma dostęp do twoich pokojów, to ona może cię zamordować, może cię otruć, jeżeli ona jest twoją kucharką, a ty zrobisz jej coś złego. Tak więc chociażby z tego punktu widzenia, że mało tego, słuchaj, ta osoba prawdopodobnie zna wszystkie twoje tajemnice, twojej rodziny, których ty nie chciałbyś wyjawić komuś na zewnątrz. Wyobraź sobie, że ktoś jest w twoim domu, kto cały czas może podsłuchiwać, co jest. Tak więc związek ze służącymi jest o wiele głębszy. Ja nie mówię, że nie było ludzi, którzy źle traktowali służących, ale to byli ludzie, którym powierzano życie tak jest. W tamtych czasach. I ten, też, i ten głęboki związek jest tam właśnie fajnie opisany, dobrze mówisz, bo są też opisane właśnie historie kryminalne, gdzie służąca wykorzystywała swoją wiedzę o swoich właścicielach i okradała ich lub mordowała nawet. Są historie z Pitowali wzięte z tych gazet, kurczę, kryminalnych. Są historie, gdzie służąca była wykorzystana przez osoby trzecie po to, żeby jacyś właśnie rabusie dostali się do mieszkania i okradli, tak? Czyli są też od najdrobniejszych szczegółów, czyli tam kwestii higieny, kwestii wyżywienia, kwestii jedzenia, kwestii spania, wychowania. No naprawdę czyta się to bardzo dobrze. Byłem zaskoczony tym, jak zainteresowała mnie ta książka i mimo tam pewnych niedoróbek, bo tam powtarzają się pewne rzeczy, ale mi się czytało to bardzo dobrze. Ja byłem, byłem zachwycony. No. Jestem, bardzo dobrze oceniam tą książkę i podobała mi się i polecam. To jest książka, która się skupia tylko na służących, czy na służbie ogólnie? Toż, wiesz, są majordomusi i kamerdynerzy, bo to też zupełnie inna kategoria była. Tak jak mówiłem, książka ma tytuł dosyć dosłowny, Służący do wszystkiego, czyli rodzaj służących, która po prostu to była jedna dziewczyna, która musiała wykonywać wszystko. Tam oczywiście są tam o kucharkach, że to był jakby już wyższy poziom od tych, ale głównie właśnie tak mówię, służące do wszystkiego to są służące do wszystkiego, no. od wyczyszczenia butów do po jakieś, no, czy często młody pani, czy na przykład tracił dziewictwo z taką służącą. No w moralności pani Dulskiej jest właśnie ten temat. Dokładnie. Moralność pani Dulskiej też jest w tej książce poruszona, także też właśnie dzięki właśnie tej moralności pani Dulskiej, dzięki Zapolskiej dowiedziało się, jest służąca właśnie do wszystkiego, która wypłynęła na deski teatru, tak. Autorka tej książki, Joanna Kuciel-Frydryszak, ma na swoim, w swoim dorobku ma jeszcze dwie książki. To są biografie Henryka Słonimskiego i druga książka to Kazimiery Iłakiewiczówny. Tak? Podobno o Kazimierze Iłakiewiczównej w książce o służących jest też dosyć sporo. Widocznie autorka wykorzystała swoją wiedzę o Iłakiewiczównie i wplotła tam też te wątki. No, kurczę, chyba sięgnę. To napawa takim optymizmem troszeczkę, bo widać, że po dorobku widać, że to dość autorka dość poważna, tak? Taka, która gdzieś tam siedzi w tym czasie, prawda, który opisuje i naprawdę widać, że
że to nie jest taki jej wyskok jakby, prawda? Tylko, że coś, co chciała napisać od dawna, prawda? Tak jakby w jakimś sensie tak to odczuwam, że jest to coś, co faktycznie wypływa z potrzeby opowiedzenia o czymś ważnym, a nie tylko sprzedania jakiegoś skandalu takiego historycznego, tak? Bo też często tego typu publikacje się pojawiają. Książka jest ciekawa, naprawdę, jak tak popatrzeć, jakie szerokie aspekty też wychwytuje, czyli na przykład II wojna światowa i ukrywanie Żydów i tym, jak to niektóre służące ratowały swoje na przykład żydowskie państwo, albo odwrotnie. Jeśli miało się Żydówkę służącą, też było ratowane, i też odwrotne przypadki, kiedy służąca denuncjowała, kiedy chciwa na zyski oczywiście robiła złą robotę. No, jest w tej książce mnóstwo małych historyjek, niektóre na pewno by były dobrą bazą do osobnej książki. No. Dobrze, to może teraz ja o mojej książce opowiem? Dobrze. Ja jestem takim fanem wielkim książki Getting Things Done, GTD w skrócie. Ta książka została wydana dość dawno temu i to w zasadzie już jest taki staroć jest, bo autor tam przedstawia pewien sposób działania dla menadżerów wielkich firm i widać, że to jest staroć, bo on tam opisuje metody jak na przykład składowania dokumentów w tych szafkach z aktami, których się dzisiaj nie stosuje już. Niedawno wyszła druga wersja, taka uwspółcześniona właśnie na czasy, kiedy używa się komputerów i aplikacji już. Jest GTD wersja druga, a w tej chwili ukazała się książka Getting Things Done dla nastolatków i powiem wam, że to jest najlepsza edycja tej książki. Autor, czyli David Allen, opracował naprawdę świetną metodę, ale muszę powiedzieć, że on nie umiał w tamtych dwóch pierwszych wersjach przedstawić dobrze tej swojej metody, a tą książkę on napisał wraz z dwoma współautorami. Jest to Mike Williams i Mark Wallace. Jeden jest ojcem i współpracownikiem Davida Allena, czyli wykorzystywał tą metodę ucząc swoje dzieci, uczył dzieci tej metody, a drugi jest nauczycielem. On uczył swoich studentów, jak korzystać właśnie z metody GTD i oni zaprosili jeszcze takiego człowieka, który zrobił im rysunki i opracowali tą książkę. I powiem wam, że pierwszy raz metoda GTD, Getting Things Done, jest przedstawiona w taki łopatologiczny sposób, bardzo prosty dla nastolatków. I chociaż ja już stosuję tą metodę od lat przy moich projektach, pewne rzeczy, powiem wam, zrozumiałem dopiero teraz, kiedy przeczytałem tą wersję dla nastolatków. Ona jest, no świetna jest. Ja dostałem tą książkę do recenzji z wydawnictwa One Press i niedługo w moim podcaście Dyskusje o książkach tam się ukaże audycja właśnie o tej książce. Tam pewnie więcej powiem, ale naprawdę polecam tą książkę. Polecam ją szczególnie chyba rodzicom, nauczycielom czy opiekunom dzieci, którzy mogliby podsunąć tą książkę swoim dzieciom, które dzięki tej książce będą wiedziały, jak sobie radzić z projektami. Ale ta książka jest też świetna dla ludzi, którzy nigdy jeszcze nie słyszeli o metodzie GTD, bo ona wprawdzie tutaj daje przykłady nastolatków, którzy robią na przykład projekt do szkoły, czy robią projekt, jakim jest na przykład poprawienie swojej kondycji, żeby dostać się do drużyny, czy jakieś takie inne młodzieżowe projekty, ale metodę można odnieść do dorosłego życia też, także no, książka jest świetna. Powiem wam, że to, że David Allen opracował świetną metodę GTD, ale tych dwóch współautorów pomogło mu teraz lepiej przedstawić. I jakby ktoś chciał się zabrać za tą metodę pierwszy raz, to polecam tą wersję dla nastolatków. To jest książka przetłumaczona na język polski, tak? Ona jest po polsku. Ona jest po polsku i nawet audiobook już jest po polsku.
Ta wersja się ukazała około miesiąca temu i około pół miesiąca temu ukazała się, jest także audiobook. Ja z audioteki sobie słuchałem go. Książkę dostałem z wydawnictwa One Press do przeczytania e-booka, ale audiobooka sobie kupiłem w audiotece. Mimo wszystko, wiecie, ja jestem fanem słuchania, ale mimo wszystko tą książkę warto przeczytać, bo w książce jest naprawdę dużo świetnych rysunków i w wersji audio niestety nie ma tych rysunków. Naprawdę świetnie są rzeczy. Na przykład jest przedstawione te części mózgu, które są odpowiedzialne na przykład za szybkie reakcje, na przykład kiedy się czegoś wystraszymy i druga część mózgu, która jest przedstawiona, która się zajmuje właśnie przemyśleniem nad jakąś sprawą. Te dwie części mózgu są przedstawione jako taka małpka i taka sowa. Naprawdę super łopatologicznie jest to wszystko przedstawione i polecam. Książka zahacza w ogóle o wiele innych rzeczy, bo ona zahacza na przykład o kwestię robienia sobie checklist, czyli takich list sprawdzania, czy książka zahacza także o kwestię, powiedziałbym w pewnym momencie, stoicyzmu. Ona nie używa słowa stoicyzm, ale na przykład porusza kwestię tego, że musisz podzielić sprawy na te, na które masz wpływ, od spraw, na które nie masz wpływu. I po prostu te, na które nie masz wpływu, po prostu zostawić, a te, na które masz wpływ, na nich się skupić. W stoicyzmie jest cała specjalna zasada, która się zajmuje czymś takim, a w tej książce jest to tak po prostu prosto przedstawione, jak to zrobić i jak zadziałać i polecam, żeby dać swoim dzieciom i też samemu zastosować. No to ciekawe, nie? Faktycznie. Ja już od dłuższego czasu, ta książka bardzo często powraca w naszych rozmowach. Gdzieś tam zawsze jakiś kontekst się znajdzie, w którym możemy ją umieścić. I faktycznie od dłuższego czasu przymierzam się do tego, ale znasz moje podejście do ogólnie do tego typu literatury. Ja jestem dość negatywnie nastawiony do wszelkich rzeczy coachingowych i tak dalej, a to zawsze dobrze rekomendujesz i że to ma faktycznie sens i przełożenie na praktykę, jeżeli chodzi o nasze działania w życiu codziennym, tak? Także od dłuższego czasu ta książka gdzieś tam jest na moim celowniku i być może faktycznie ta wersja dla dzieci będzie dobrym momentem, żeby wejść w to. A mógłbym ją na przykład kupić mojemu synowi, który ma 13 lat? Czy to jest dla niego byłaby za... Myślę, że prosta jest. Mówię, język jest bardzo fajny, bo na przykład on mówi o tych dwóch częściach mózgu, ale nazywa te części mózgu naukowo, ale zaraz przechodzi do tych nazw, tych dwóch zwierzątek i potem reszta w książce jest przedstawiona właśnie w postaci tej małpki i tej sowy, które odpowiednio musisz karmić niejako, powiem w cudzysłowie, żeby one się odpowiednio zachowywały w twojej głowie. To jest super sprawa, wiesz, naprawdę w taki prosty sposób jest wyjaśnione, co masz zrobić, żeby ta małpka ci nie rozrabiała, albo ta sowa, żeby dała ci spać w nocy. Wiem, nie? Że Piotrze, się śpieszysz już. Tak. Bardzo dziękuję, Rafale, za to, że zaprosiłeś mnie do tej audycji i pomyślcie, może wy byście chcieli porozmawiać ze mną o tej książce GTD dla nastolatków. Znaczy, czujemy się zaproszeni do podcastu Dyskusji o Książkach. Ja tam zawsze chętnie się pojawiam z radością, bo zawsze to... Zazwyczaj jest tak, że kiedy jestem u ciebie, to rozmawiamy o książkach, które gdzieś tam wychodzą poza sferę moich takich rzeczy, które czytam na co dzień, tak? Które lubię. I zawsze fajnie jest sięgnąć po coś innego i porozmawiać o czym innym, a ty zawsze taki fajny punkt widzenia prezentujesz właśnie z tego powodu, że z twoich zainteresowań, tak, czyli filozofia, historia, zawsze jest to cenny wiesz, punkt patrzenia na rzeczy inne, czasami wzbogacający naszą dyskusję oczywiście zawsze. Także dziękuję, że dołączyłeś dzisiaj do nas. Ja tylko wspomnę może, że ta książka jest bardzo krótka. Nagranie to jest tylko 5 godzin, a książka... No ona zawiera sporo stron, ale tam jest naprawdę dużo rysunków, więc to się naprawdę szybko czyta. Dobrze. Nie? I także polecam. To może wrócimy do tego i szerzej przybliżymy to już na łamach twojego podcastu, dobrze. Nie? To dziękuję wtedy bardzo i słuchajcie, do usłyszenia. Żegnam się z wami, żegnam się ze słuchaczami. Na razie. Do usłyszenia, cześć. Na razie, hej. Arku, ty jeszcze nie uciekaj, bo ty długo nie byłeś w eterze, także może jeszcze coś zarekomendujesz z ostatnio czytanych przez ciebie książek. Już nic nie przygotowałem, ale z tego, co tak jeszcze sięgnę pamięcią, no to
czytałem drugą część książki Krwawy Las Geraint'a Jonesa. Jeśli pamiętasz, kiedyś omawialiśmy to w jakimś podcaście, to była książka, która mówiła o rzezi w lesie teutoburskim, gdzie trzy legiony rzymskie po prostu zostały zniszczone przez Germanów. No i tam był taki główny bohater Felix, miał jakąś tajemnicę. No i w tej drugiej części, która ma tytuł Oblężenie, znowu napotykamy naszego Felixa, który udało mu się przeżyć tą masakrę w lesie i wraz z grupką niedobitków rzymskich dostaje się do germańskiej niewoli. No, na samym początku, to nie będzie duży spoiler, udaje mu się jednak z tej niewoli uciec i taka garstka mała chroni się w dość silnie jeszcze obsadzonym jednym z fortów rzymskich, który jest na drodze jeszcze tej germańskiej wielkiej armii. No i no cała książka to właściwie jest oblężenie tego fortu. No, ci nasi bohaterowie siedzą w tym forcie i mamy bitwy, mamy różne sytuacje, jak przy oblężeniu zamku, czyli jakieś wypady z drugiej strony tej rzymskiej, jakieś zaskoczenia, jakieś no chwyty różne. Oprócz tego, żeby nie było nam nudno, mamy jeszcze taką warstwę kryminalną, gdzie po prostu w tym forcie ktoś zabija młode kobiety, bo to jest właściwie miasto, ten fort to jest takie miasto, gdzie tam się samych żołnierzy jest chyba ponad 1000, a oprócz tego są jeszcze cywile i cała ta infrastruktura, która musi działać, żeby taki fort, miasto się utrzymało. Więc no dosyć ciekawa, ale mimo wszystko ta pierwsza część mnie bardziej jakby przekonała, bo tam mieliśmy tą warstwę jeszcze tej tajemnicy, tego głównego bohatera. Tu już tajemnica jest odkryta i autor trochę moim zdaniem na siłę dodaje tą warstwę kryminalną, żeby coś się działo jeszcze poza samą bitwą, poza samym oblężeniem. No i ale mimo wszystko to jest taka naprawdę krwawa, szybko czytająca się literatura osadzona właśnie w czasach rzymskich, właściwie początku upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy dostawali wciry od Germanów i jest to tło polityczne też lekko zarysowane. No ale to jest głównie żołnierka, głównie walka, głównie stosunki między właśnie żołnierzami, tak jak było w pierwszej części, nie? No, także jest dużo książek jest z tej serii? Jest na razie tylko dwie, ale jestem pewien, że ukaże się następna, bo na końcu książki jest szeroka furtka na trzecią część, także będę czekał na część trzecią. Na tak, jeżeli ktoś chce więcej posłuchać o tym, to w 44. odcinku podcastu Bookbusters, oczywiście link też będzie na dole, o pierwszym tomie. Mhm. Będziecie mogli troszeczkę, czyli krwawy raz, troszeczkę tak, więcej, mówiliśmy, więcej no. Posłuchać sobie na ten temat w podcaście Arkadiusza. To wszystko, Arku, czy jeszcze coś masz do zarekomendowania dzisiaj na te długie kwarantannowe wieczory? Nic mi teraz jakby do głowy nie przychodzi. Jakieś tam książki filmowe też kończyłem, czyli o tych aktorach drugoplanowych Barei, ty też ją czytałeś. Tak, tak, świetna książka. Jedna z lepszych ogólnie. Wokół Barei jest dużo teraz literatury. Też mieliśmy taką dyskusję. Tutaj być może z kurtuazyjnie nie będziemy rozwijać na temat pana Replewicza, który
pisze dużo o Barei. Tak, ja wiem dokładnie. Ale ta książka właśnie o aktorach drugoplanowych była świetna. To prawda, ile razy można czytać o tym reżyserze, nie? Ile książek może wydać jeden autor, to prawda, masz rację. Ta książka, jak ona ma tytuł dokładnie, bo ja teraz zapomniałem. Kto to powiedział? Jak u Barei, czyli kto to powiedział, autorem jest Rafał Dajbor. To książka, tak jak mówiłeś, bardzo dobra i przypomina nam bardzo ciekawe postacie tych aktorów, trochę już zapomnianych, aktorów, których znamy często z jednej kwestii kultowej, ale z jednej kwestii i kojarzymy ich głównie z tego. I mimo że ci aktorzy to były naprawdę wielkie nazwiska, które grały na scenach teatrów, to jakoś... W telewizji czy w kinie nie zaistnieli za mocno, a znamy i tych aktorów głównie właśnie z tych no czasami charakterystycznych ról. Charakterystycznych ról z jednej jakiejś roli, którą obsadził ich Stanisław Bareja. No i ja miałem wrażenie trochę, że ta książka powstała za późno. Cię napisałem tam chyba nawet w komentarzu do recenzji, że gdyby ona powstała 20 lat temu, autor mógłby jeszcze porozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi lub z ich znajomymi. Teraz te pokolenie już niestety odeszło i ci aktorzy często, właściwie chyba większość z tych postaci to byli alkoholicy, no i tak, ogromny dramat, także jak mówisz, że te książki, ta książka być może się ukazała za późno, ale też, wiesz, trudno powiedzieć, czy ktokolwiek z tych ludzi nawet żyjąc, chciałby rozmawiać, prawda, o tej rzeczywistości, prawda, tych czasów i o swoim życiu w taki sposób, tak, tutaj jednak paradoksalnie i to może zabrzmieć troszeczkę brutalnie, ale to, że część z nich nie żyje, prawda, to też daje taką wolną kartę autorowi do opowiedzenia takiej szczerej historii o ich życiu. Właściwie tak? Chyba wszyscy nie żyją z tych postaci, mi się wydaje. Tak, tak. I to są ogromne dramaty, ale też fajnie jest to, że ta płaszczyzna pozafilmowa jest tutaj ukazana, tak, bo my widzimy te postaci z jednej roli, tak, czy z kilku ról powracających gdzieś tam w filmach czy serialach Barei, a tak naprawdę to są ogromnie utalentowani byli ludzie, aktorzy teatralni z ogromnym dorobkiem i wspaniałymi rolami na swoim koncie. Z pokręconymi życiorysami często, z naprawdę ciężkimi czasami tymi życiorysami ukształtowanymi przez alkohol, no bo takie czasy były niestety i większość z nich nie oparła się niestety alkoholowi i chorobie alkoholowej. Oczywiście, jeżeli miałbym jakąś książkę wskazać, bo też o tym rozmawialiśmy sobie tam pisząc na naszym czacie, że dość popularne jest teraz mówienie o tych czasach, o tej kulturze, o filmach z tego okresu, prawda? No PRL stał się taką trampoliną dla niektórych, niekoniecznie pamiętających te czasy, ale gdzieś tam szparających, prawda, w historii i w którym się wydaje, że powinni o tym opowiedzieć nam. No nam nie trzeba o tym opowiadać za bardzo, bo my troszeczkę pamiętamy jeszcze. Ale to jest taka wyjątkowa książka, naprawdę wyjątkowa. Widać, że autor fajny klucz obrał i faktycznie jest to taki troszeczkę hołd, ale jednocześnie też taki troszeczkę smutek, tak, że te postaci, które znamy, no z zabawnych ról, no bo większość z nich to są zabawne epizody właśnie w filmach głównie Barei, to jednak tragedia ogromna stała w ich życiu prywatnym, w ich życiu osobistym. I to jest właśnie to, co jest taką kwintesencją, prawda, filmu, teatru, że ci aktorzy, te postaci, które przybierały tak czasami komiczne i zabawne maski, prezentując się na ekranach kin czy telewizorów, to tak naprawdę to ogromny dramat przeżywali w tym samym czasie, prawda, większość z nich. No, fantastyczna książka, ja zdecydowanie polecam. Tak jest. No i bardzo często jest ten smutny koniec, gdzie w jakimś zapomnieniu umierali, tak? Tak, fajnie jest to, że autor też przytacza na przykład, gdzie można znaleźć grób danego, prawda, artysty, przypomina nam o nich, to jest też fajne. Widać właśnie dużą pracę właśnie w poszukiwaniach tego wszystkiego, tak? To widać, że ten autor naprawdę chodził po cmentarzu i szukał grobów, no.
to czuć w tej książce. Z wielu publikacji, które są dostępne na rynku księgarskim właśnie w Polsce, dotyczącym tych czasów i właśnie tego reżysera, bo o Barei dużo się pisze, niekoniecznie dobrze, w dobry sposób, że tak powiem, bo dobrze się pisze przeważnie o nim, bo to troszeczkę też jest taki nimbem kultu otoczona ta postać i nie znalazłem jeszcze autora, który by się poważył źle pisać o nim, ale niekoniecznie spod dobrych piór to wychodzi, także tę akurat Rafała Dajbora książkę zdecydowanie polecamy, bo to jest takie wyjątkowe i też fajne ujęcie tego, co jest związane z kinem polskim i właśnie z twórczością, z artystami skupionymi wokół Stanisława Barei. No tak. Ja sobie właśnie zacząłem dużo czytać, dużo się, jakoś skierowałem się w stronę właśnie historii kina polskiego i wyszukuję takich książek, które o tym opowiadają. No i ta książka ucelowała w moje właśnie gusta. Chwała polskim publicystom, że coraz więcej tego powstaje. I naprawdę dobrych rzeczy, tak? To tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o książki. No już więcej sobie na pewno teraz nie przypomnę. Tak, Arku, dobrze ci było znowu usłyszeć. Myślę, że słuchacze Readers Initiative i fani Bookbusters Audio też się z tego powodu ucieszą. Dziękuję za zaproszenie i niech to będzie moim takim kopniakiem, tak, żebym... motorem. I motorem, no, żebym ruszył dalej z Bookbusters. Chociaż szczerze mówiąc, ostatnio moja głowa jest zaprząśnięta no całkowicie czymś innym i ciężko mi po prostu oderwać się od tego dnia codziennego, który nas otacza i który w tym momencie się u mnie dzieje też prywatnie, więc tutaj gościnnie to jednak jest trochę niezobowiązująco, ja mogę sobie tu przyjść, pogadać i jakby to nie absorbuje mnie aż tak bardzo. A jednak prowadzenie własnego podcastu to jest troszkę więcej pracy i jednak tu mnie trochę to blokuje, bo mam mało czasu, jeżeli chodzi o takie hobby. No. Ja mogę tylko powiedzieć, że nasze tutaj podwoje podcastu Readers Initiative są zawsze otwarte. Jeżeli będziesz chciał wpaść, porozmawiać troszeczkę sobie o książkach, to jak zwykle zapraszamy i oczekujemy ciebie tutaj. No i oczekujemy na nowe odcinki. Tak jak powiedziałeś, składanie i cała ta otoczka, która jest gdzieś za kulisami samego nagrania, to jest czasochłonne. Więc być może w tej formie słuchacze i fani twojego podcastu będą mogli przez pewien czas do momentu, kiedy znowu nie osiądziesz, że tak powiem, i nie znajdziesz wolnego czasu, żeby tworzyć swoją audycję, to oczywiście tutaj serdecznie ciebie będziemy zawsze witać i słuchać, co tam nam ciekawego masz do powiedzenia o ostatnio czytanych przez siebie książkach. Na tym może skończymy. My oczywiście pracujemy nadal nad przygotowaniem się do odcinka o twórczości Mario Puzo. To będzie głównie ja i Piotr, który już nas teraz opuścił, ale oczywiście też być może dołączy ktoś jeszcze, kto lubi literaturę właśnie i mafijną, i twórczość inną, taką bardziej obyczajową Mario Puzo. Także my się wciąż przygotowujemy do tego. Już większość lektur za nami. Też chcielibyśmy się zapoznać z książkami, które powstały na podstawie twórczości Mario Puzo. Byli też Epigoni, tak? Powstał też książka, która jest prequelem bazującym na niezrealizowanym scenariuszu do filmu, przy którym współpracował Mario Puzo, dotyczącym właśnie Ojca Chrzestnego. Więc cały czas czytamy, chcemy jak najpełniejszy obraz tej twórczości mieć i tego, co jest związanego właśnie z samym Ojcem Chrzestnym mieć. Więc być może już w następnym odcinku o tym sobie posłuchacie. A no obserwując właśnie twój profil na Goodreads, widzę, że właśnie dość kompleksowo opracowujesz Mario Puzo i zainteresowałeś mnie takimi mniej znanymi tytułami, które sobie tam dołączyłem do listy Must Read i pewnie gdzieś kiedyś w przyszłości bym chciał to... No tak, ja mogę już zajawić troszeczkę, że Mroczna Arena i Dziesiąta Aleja to fenomenalne książki. Dla mnie to jest top literatury. A mało znane, prawda? No mało znane. Faktycznie gdzieś tam w cieniu Ojca Chrzestnego te książki są, a jednak są mimo wszystko... Jeszcze Bordziów może niektórzy znają, bo Puzo też o Bordziach pisał. Gdzieś tam gdzieś tam został przez właśnie te książki związane z mafią i całą tą otoczką, która krążyła wokół tych książek. Oczywiście dzięki
filmu Coppoli został jako zaszufladkowany w świadomości większości czytelników ten autor jako twórca właśnie literatury gangsterskiej, mafijnej, a tutaj też jest no, fenomenalny, jeżeli chodzi o literaturę obyczajową. No, Mroczna Arena to jest dla mnie jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w życiu. Także no i tematyka właśnie też powojenne Niemcy, prawda, pod zwierzchnictwem amerykańskich sił, prawda, no coś niesamowitego. Ja ci powiem, że ja jestem miłośnikiem książek Ericha Marii Remarka, więc ja czuję lekki powiew w tym, co ty mówisz o właśnie o tej obyczajowości, o tych Niemcach. Mm-hmm. Właśnie czuję w tym jakieś echo Remarka, więc Mroczna Arena na pewno, jeżeli mówisz o Remarku, to na pewno Mroczna Arena to jest twoja cup of tea, nie? Mm-hmm. Że tak powiem. Na pewno to ten, jest mrocznie, tak pisałem, najbrutalniejsza, najmroczniejsza książka, Puzo, refleksyjna bardzo, taka coś niesamowitego. To po prostu trzeba przeczytać i dla mnie to jest dużo, dużo wyżej niż sam Ojciec Chrzestny, tak. A jak się okazuje, w twórczości wielu pisarzy jest tak, że nie to, co najbardziej popularne z ich twórczości jest najlepsze, ale to, co gdzieś tam w cieniu powstało. No i co ciekawe, Mroczna Arena, którą ja osobiście uważam w tej chwili za książkę najlepszą Mario Puzo, jest pierwszą książką jego, która się ukazała. To jest dla mnie ciekawe. A często jest tak, że debiut jest takim meteorem, a później już niestety autor jest wypalony. Tu Mario Puzo jeszcze jednak nie był do końca wypalony, skoro zrobił stworzył Ojca Chrzestnego, ale często jest tak, wydaje mi się, że taki debiut, czy reżyser jakiś zrobi jakiś debiutancki film, jakiś taką petardę, a później nie może dorównać temu swojemu, po prostu za wysokiego C wystartował i później już nie może. Zastanawiam się, bo widzisz, całą tę otoczkę, wszystkie inne książki Puzo czytam, Ojca Chrzestnego czytałem już 2 razy. Zastanawiam się teraz, co by było, gdybym po przeczytaniu tych wszystkich innych książek wrócił do Ojca Chrzestnego. Jak ta książka by wypadła, wiesz, w zestawieniu z tym, co pamiętam, w zestawieniu z tym, jaki kult obrósł wokół niej, jeżeli chodzi o to, jak propagował ją film. Czy ona naprawdę jest taka dobra, tak? Czy to naprawdę jest to opus magnum, tak jak się uważa powszechnie, czy na dobrą sprawę jest to książka, która stała się popularna z innych powodów, tak? Że mówiła o rzeczach, których nikt wcześniej nie mówił, bądź bał się mówić, lub pisać. Wiadomo, że wokół tego też były kontrowersje pewnego rodzaju, prawda, że mafia gdzieś tam zainteresowała się postacią Mario Puzo po premierze tej książki. Więc no cóż, zobaczymy. Nad tymi faktami się pewnie pochylimy, kiedy będziemy rozmawiać o literaturze właśnie Mario Puzo i oczywiście ciebie już teraz zapraszam. Może tego czasu zdążysz Mroczną Arenę przeczytać lub inne książki, o których mówiłem, więc może się uda. Może się uda. My też tak często nie nagrywamy, więc masz pewien odstęp czasu jeszcze musi upłynąć od tego kilka może tygodni, kiedy weźmiemy się za Puzo i być może wtedy do nas również dołączysz. Trochę czasu mam, to może właśnie tą Mroczną Arenę mnie bardzo zainteresowało. No, może to nie jest najlepsza książka na te czasy, bo jest równie mroczna i równie taka nieco apokaliptyczna, bym powiedział, bo to był moment w historii, zwłaszcza Niemiec wtedy, wcześniej całego świata. Wiadomo, że niemiecka machina wojenna przetoczyła się przez świat, ale tu mamy ten moment, kiedy też widzimy to z perspektywy właśnie przegranych, tak, którzy też w jakiś stopniu no, cierpieli, tak, w tym momencie. Niekoniecznie z własnej winy wszyscy. Więc tak, no. Dobrze, więc może na tym zakończymy, taką zajaweczką może już kolejnego naszego epizodu. Ja jeszcze raz Tobie dziękuję, Arku, dziękuję naszym słuchaczom i dziękuję też wszystkim słuchaczom i fanom podcastu Bookbusters, którzy być może stęsknieni za Arkiem i Sebastianem również przesłuchali ten odcinek. Także dziękuję bardzo. Cześć, i do usłyszenia. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary.
picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line,